Dziennikarz ma prawo i obowiązek pytać. Nasza redakcja skorzystała z tego prawa, wysyłając zapytanie do Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych w sprawie ubiegłorocznych obligacji. Podczas obrad Komisji Rewizyjnej pod adresem dyrektora telewizji Leszno Waldemara Włodarczaka ze strony urzędników miejskich padło słowo donos. Firma Torpol zamyka przejazd kolejowy na ulicy 1 Maja w Lesznie. Zamknięcie zaplanowano na miesiąc od 21 listopada do 21 grudnia. W czwartek 21 listopada o 14 na 16 sesji zbiorą się leszczyńscy radni. Obrady będą transmitowane na żywo na telewizjaleszno.pl i retransmitowane w programie Telewizji Leszno. 15 finalistów z Wielkopolski recytowało fragmenty Pana Tadeusza w ramach konkursu recytatorskiego. Uczniowie zespołu szkół nr 4 w Lesznie przygotowali koncert patriotyczny dla Leszczyńskiego Banku Żywności. Każdy wtorek po wcześniejszym zapisaniu się można skorzystać z bezpłatnych konsultacji księgowych w Leszczyńskim Centrum Biznesu. Bokserskich emocji dostarczyły dwa turnieje, 27 ogólnopolski turniej bokserski imienia Jana Pawlaka oraz 23 turniej bokserski imienia Janusza Stawińskiego, pseudonim Harcerz. Fantazyjne torty i fantastyczne smaki, tak można podsumować konkurs Ponieckie Bake a Cake, który zorganizowano już po raz trzeci.